Bon dia! Witajcie w kolejnym odcinku naszego życia! W dzisiejszym odcinku zobaczycie naszą pierwszą wyprawę nad ocean! A żeby dostać się nad Atlantyk, pojedziemy tam zabytkowym tramwajem, który sam w sobie jest atrakcją turystyczną. To jest, kosztuje 3 euro, bilet kupuje się u kierowcy, chociaż gdzieś można też na mieście kupić bilety. I ważna wskazówka, że jak będziecie, trzeba się ustawić na początku przystanku. Bo jakby się w Hiszpanii też tak było i w Portugalii też tak jest, że wchodzi się do autobusów i tramwajów tylko przednim wejściem, więc żeby zająć dobre miejsce od strony wody, bo ta trasa jest piękna, widokowa, warto się jechać po lewej stronie. A tramwaj, którym będziemy się przemieszczali, jest z lat 50. i podobno wszystko w środku jest drewniane, w ogóle takie piękne. I trasa prowadzi przez całą jakby rzekę Douro. Trochę prześwituje tu, ale od tego miejsca, gdzie startujemy, będziemy jechali cały czas wzdłuż rzeki, aż do Oceanu Atlantyckiego. Tu wysiadamy i deptakiem możemy sobie dojść pod samo molo. Co czujesz, że za chwilę, wiedząc, że za chwilę zobaczysz Ocean Atlantycki? No tak, lekką ekscytację. A ja dość mocną. Pod palmami, Grażyna. To są wakacje pod palmami. Grażyna, ja mówiłem, że jakąś pamiątkę trzeba przywieźć tu z tej Portugalii, więc weźmiemy sobie palmę. Będziesz mnie wachlował palmą? No tak, jak na takich wyspach. O, proszę. O Jezu! Przyłożył mi palmą. Jak się czujesz? Powiewa? Palma mi odbiła. Powiewa? Powiewa. Dobrze. A ja powinienem trochę mocniej. Na, na, tego bym nie przeżyła. Ale to nie tak miało wyglądać. Ty miałaś tutaj machać mi tak ładnie palmą. Ej, nie no, co ty mnie tym... Co ty, miecz masz z bambusa? Pana posmyra. Posmyraj go po łóżku. No wachluj mnie, no. Ty mnie zbić z palmą. Ja jestem palmą. No ty jesteś palma. Nikt się nie zorientuje. Ty to jesteś kuku na muniu, a nie palma. O, teraz jestem królem lemurów. Ale mi się, ej, fryzura, wiesz jakie to ciężkie? Ciężkie. Mi się fryzura popsuła. Ej, to jest taki trening nad oceanem. Tak trenują ten... Płaty. Jak się nazywają? A, nieważne. Portugalczycy. No. A jakbyście się zastanawiali, jak wygląda zdechła palma, to wygląda mniej więcej tak. Każdy się zastanawia. Jest jak deska, normalnie sucha jak biur. Patyki takie można odczepić i to jest normalna taka deska jak na opał deskowa. Taka. Bierzemy? Na opał? Sucha taka deska. Sucha deska. Zwyczajna jak listwa w domu. Drewno. Ale takie twarde. Ale fajne, ale twarde bardzo. Ja myślałem, że taka giętka, ona... Nieugięta. A my idziemy sobie na spacer teraz wzdłuż tego i tam jest gdzieś takie piękne molo i taki już ocean, nie taka zatoka, tylko taki prawdziwy. No, to jest znak ostrzegawczy. To jest fala. Tam widzieliśmy nawet kilka fal, które przez takie ogromne, potężne molo się przebijały. Wejście na molo dzisiaj jest w ogóle zamknięte, ogrodzone barierkami, ale tam ludziom to nie wszystkim przeszkadza. Ale... No, tak, ja chciałem. Ale Ada powiedziała, że nie będziemy ryzykować, także idziemy sobie wzdłuż dalej spacerować. O, jakie fale ruchu, to jak się rozpryskują. Wow. Tam pan zakleja barierki. Tutaj też są, zaraz będą zaklejone.
Na molo nie można wejść, ale my, Polaki, Cebulaki, wiadomo, wchodzimy, nie? A wiesz, że to jest, Ada, nielegalny widok, nie powinno nas tu być teraz? Ada, to jest wiadomo, dlaczego ta Ewa jabłko ukradła, nie? Dla Adama. Nielegalne rzeczy są super, juhu. To siebie robię dla ciebie. A. No ale powiedzcie szczerze, czy nie warto było tu wejść dla takiego widoku? Dla plaży? Przecież być tutaj, a nie dotknąć piasku, nie zobaczyć tego z bliska, jeszcze nie zamoczyć nóg, ja chcę. Ja też. No. Ale wiesz, przed chwilą powiedziałaś, że tam nie można iść. Można. Całe życie na nielegalu z rudą wziągłą, yeah. Nie, ja to pierwszy raz. Jak pierwszy, ja cię znam. Ja, ty na motorze ze mną jeździłaś kiedyś na nielegalu, tam różne rzeczy robiliśmy. Uczyłam się. Bez kasku raz. Ale tu wolno. No tak. A wolno to wolno. Wolno nie wolno. Kochanie, jakie to uczucie łamać prawo? Cudowne. Uuu, jakie pole ropą. Jezu, dobry, ta kamera. Wow. Ale nie wiem, jak to jest, że raz jest taka malutka, a raz jest po prostu przeogromna, przeogrom miasta w ogóle. To jest super. Oczywiście nie bylibyśmy sobą, gdybyśmy nie poszli do końca tego molo. Idziemy tam do latarni. Tam obok widzieliśmy, że tą latarnię lekko zalewają fale. Także będziemy uważać na aparat, no ale warto. Dla tych kadrów, dla tego przeżycia. Warto, warto, warto. Żeby nie było, że nie doszliśmy do latarni. Dotykam drzwi. Jesteśmy na końcu molo. Ja cię kręcę, to jest końcówka molo. To są duże fale, już naprawdę duże. Ogromne. Oceanie, wyluzuj, co tak się buzujesz? Nie buzuj się, spokojnie. Wow! Co to było? O mój Boże! O, ta jest duża, uwaga okay, na aparat. Ja chyba zejdę nawet. Okej, okay. Nie. Nie zeszłam. Nie. Ale tylko pieje! Lekkie rozgryzki. Też ci tak serce bije? Nie. Miło może, ja jak szalone. Dla mnie fale to jest codzienność. Nienormalny jakiś jesteś chyba. Ja pierdziule, no jakiś szał. Okej, okay. Zaraz nam sąsiadów zmiecie. O, ja cię kręcę. Daj na chwilę wychylę. Jaki to jest w ogóle żywioł, to ja nie mogę. Nie słyszałem tego, daj na chwilę wychylę się. O nie, nie, nie. Wiesz, że tu chwila wystarczy. Ja cię kręcę. Ona się poryczała tutaj. Czemu ryczysz? No ale ryczysz serio? Nie, to ta woda słona mnie podobała. Trochę wody babie pokazać już ręczy. Do wanny sobie wejdź. Wow, no. Tam są większe fale, jak ja wejdę. Wiecie, w domu wodę oszczędzamy. Rafał mi nie pozwala wannę napełniać. To się tak po prostu wzruszyłam, jak tyle wody zobaczyłam. Ciekawe, jakie ten Neptun ma rachunki tutaj, nie? Za tyle wody. Dajcie spokój. Bogaty gość musi być. Wiecie co? Ta jest chyba duża. To jest duża. Chyba jest duża. Prysznie tu? Nie. A nie. Ominęła nas. Miło z jej strony. Miło, że te skały tu są. To jest ten dzień, w którym odkryłam, że łamanie prawa może być super. Nie wiem, jak to się skończy, ale na ten moment jestem po prostu tak zachwycona. Przed chwilą się tak wzruszyłam, aż naprawdę. O kurde! Wiecie, nie wiem, czy to uchwyciłam. Nielegalnego rogala na nielegalnym molo zalewającym, zalewanym przez fale. Chyba będzie najsmaczniejszy rogal w moim życiu, naprawdę. Atlantycki rogal. Okej, bo tam cały czas chlapie. Pryska znaczy się, ja cię kręcę. No mówiłam, że nam sąsiadów zmiotło. Patrzcie, tam stali, już ich nie ma. Słuchajcie, mamy też parówki. Czajcie, jak my zawsze jemy nad Bałtykiem sobie parówki, to jeździ na jakimś nielegalnym molo nad Atlantykiem parówki. Tak. Ale to powinny być takie polskie. No właśnie, nie ma, właśnie tu są obrzydliwe parówki. U nas są no nie, no słabsze są, sorry. No dobra.
Coś za coś. Ocean mają fajniejszy. Łapa gala. Ła, lewą ręką. Yeah. Serce wali mi jak szalone. Po prostu to jest takie przeżycie dla mnie. Ogromne, naprawdę. Przecież nie wiem, to jest takie spotkanie. O, tym brugalem, a tu będę machać z przejęcia. Naprawdę to jest taka moc, taki żywioł. Ja nie wiem. Że mnie to nie przerażało, jak Rafał był na statkach. Znaczy przerażało, ale jakoś tak może, nie wiem, czy świadoma byłam tego, co tam się działo u niego. Mi się podobało. W czasie sztormu. Jak przyjmowaliśmy pilotówkę w czasie sztormu i jak wychodziłem rozłożyć trap, nie? Ja czasami, żeby rozłożyć trap, bo u nas był taki ręczny, że trzeba było wypuszczać, to musiałem stawać o barierkę i wypadać jakby w wodę i nogą wybijać ten trap. Na ja nie mogę. I tak nie. Stałem przy samym sztormie i fale mnie zalewały, nie? Jak stałem. I takie było. Czyli generalnie tutaj się trochę nudzisz. No tutaj sobie jem rogala, to jest... Prosto, gdzie my jesteśmy? Co się dzieje? Weź nam się trochę, chociaż poekscytujesz. No! Smakuje najlepiej na świecie. Zepsułam się, słabo. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że przez tą morską bryzę zepsuła mi się fryzura. Widzisz, żel nie dał rady. Ja muszę mieć taki teraz, wiesz, odporny na wodę. Myślę, że to są, wiesz, fale oceanu, fryzura inspirowana lokalnymi widokami. No dobra, to było pięknie, ale trochę zbyt mało niebezpiecznie. To idziemy sobie teraz pomoczyć nogi w tym. może przeżyjemy, a może nie. O, a jak challenge, skok ze skały, challenge z saltem. A jak przeżyjemy, no to zobaczycie tego vloga. Jeżeli oglądacie, to żyjemy. Nie, no ktoś może nam zmontuje. A, no chyba, że tak. O, ta będzie duża chyba. Ta będzie chlapać. Tak sobie idziemy i mówię Adzie, o nie, tu musimy, a tutaj taka bandera, policja. No tak. To... Czyli jesteśmy bezpieczni. Tak, to oznacza, że tutaj ogrodzili, żeby było bezpiecznie nam. O, super, dzięki. obligato. A najfajniejsze jest to, że tu wszędzie są ławki z kamieni i można sobie zdjąć buty i łazić. Plaża jaka? Nie piaskowa, tylko kamienista tutaj. A tam troszkę piasku, czyli taka mieszana. Są takie, zobaczcie, plamy piasku. Najprawilniejszy kamień tutaj nad Atlantykiem. Nasza ławeczka. Nie obrazicie się, jak zdejmę spodnie? Czy to... Obrażę się. Nie, powiem wam, że ja tego nie polubię. To wcale nie jest miłe, po prostu peeling totalny stóp. Adam mówi, że super, ale nie, ja wolę naszą piaskową, polską. A nie tam, i schabowego. Mistrzostwo świata, proszę państwa. Zobaczcie, już się rozebrała do galotów. Zimna woda! Uwaga! Jaka zimna? Bardzo zimna? Jak w Bałtyku. Czyli zimna. O Jezu, i kująca takie. O nie, lodowata! Lodowata woda! Ja myślałem, że tu będziemy morsować, a tu jest za zimno. No ale jest przepięknie. Nienormalni trochę jesteśmy, ale wiecie. Wiecie, że jesteśmy normalni trochę. Na początku byliśmy tacy normalni, ale coś się stało po drodze i nie wiem, tak wyszło. Ale moc! Ja się kręcę, ej, mocna jest. No, musimy trochę się cofnąć. Lodowata strasznie. Ale wiesz, że tylko my tutaj na całej tej plaży moczymy nogi. Ludzie północy przyjechali, zobaczcie, tutaj w Portugalii się pukają w głowę, jak w takiej lodowatej można moczyć nogi. Ale pijano, ja cię kręcę. Morsowanie w tym roku zaliczone. Co mi tu chlapiesz? Co mi tu ochlapiesz? Uwaga, uwaga, duża! Wow! Nie! Dobra, mam mokre gacie, cofamy się. I to tak gazem, gazem, gazem! Ale fala to była! Masakra! Ej, nie spodziewałem się tego, że będę miał całe galoty teraz mokre. A no dobra. Biegać w środku. Tak. No teraz to już na pewno zaliczyliśmy morsowanie na całego. Rafał szczególnie. Chociaż no mnie zalało do tego samego momentu, czyli prawie, że do łód, nie no do łód, jeszcze trochę chlapnęło w górę, ale
Ja nie miałam spodni, bo je zdjęłam. A śmiałeś się ze mnie, śmiałeś! Jak śmiałeś się śmiać? O kurde! Teraz trzeba będzie uciekać, tak? Ale mają moc, naprawdę gigantyczną. To co, zaliczycie nam już morsowanie w tym roku? Zaliczcie nam, bo ja już dalej nie wejdę. Tak. Come on. Come on with me, baby. Ale mewy wystraszysz. No, no. Zobacz, jak się patrzą. No, no. They don't understand us. Dobra, tu jest ekstra, po prostu przepięknie, ale chcemy się wybrać jeszcze na taki mały spacerek tam wzdłuż tych kamieni, może nam się uda przejść, a później już górą normalnie, jak ludzie, cywilizowanie, nie jak jacyś z północy dzikusy, co tam? Jeżeli chcecie zobaczyć Instastory z Porto, wejdźcie na nasz profil na Instagramie, mniejszy od trzech i relacja Porto. Tak, Porto 1, nie wiem, tam będzie chyba Porto 2, zobaczymy. A, i ta relacja będzie zapisana już tam na stałe, także nigdzie nie zniknie, będziecie mogli sobie wszystko zobaczyć, jeżeli chcecie, bo nie wszystko na vlogach się pokrywa z Instagramem, także zapraszamy gorąco tam. Idziemy zawędrowali. Idziemy z tego Ozerkowa zawędrowali, mówimy wam. Kocham cię, jesteśmy nad oceanem, cześć. Kocham cię. Z Ozerkowa, znaczy nie, no w sumie teraz z Gdańska. Modlina generalnie. Modlina w sumie generalnie, nad ocean. Taki mamy widok, jak sobie siedzimy, ha. Jak my daliśmy radę, to wy też dacie. Jak takie dwie ciapy dały radę tu się wszystko odnaleźć, przyjechać ten, to spokojnie, gdziekolwiek na świecie się znajdziecie, dacie radę. YOLO! Powiem wam, że ta plaża po dłuższym czasie to się stało jakimś horrorem. Zostaliśmy fakirami na tym wyjeździe. Jak zostawialiśmy aparat i biegaliśmy szybko, żeby zdążyć. Tak, tragedia. I naprawdę taki feeling, no. Po prostu aż będę go czuć chyba też jutro. To w kursach na Shaolin specjalnie tutaj spacerują po tej plaży, biegają i zostawiają aparat. Na szczęście strudzeni wędrowcy mogą dojść do skał i tam sobie po prostu usiąść i założyć buty. Bo to jest teraz zbawienie tego wszystkiego, bo myślę tylko o tym, żeby już usiąść. Chyba jestem za ciężki po prostu, bo Ada ma lepiej, bo ona jest chudsza i ona się tak nie wbija w te kamienie. Jeżeli pomyślicie przez chwilę, że tego widoku nie da się zepsuć, to zobaczcie nas jedzących tutaj buki. Jak my to kiedyś nazwaliśmy? No nie pamiętam, ale no buki jemy sobie z parówkami. Takie po prostu... Cold dogi, nie, cold dogi. Cold dogi. To jest to. Zimna. Romantika. Słoneczko nam zachodzi, niestety za chmurami, ale i tak jest przepięknie. No nie, zobaczcie jakie ona ma farta, co znalazłaś? Co? Woda! Jaka woda? Znalazłaś wodę. Tak? O, nie zauważyłem nawet. Co to jest? Poczekaj, nic nie widzę. Co prawda jest dziurką, ale piękna, biorę. O, piękna muszelka, ja cię... Jak na lotnisku ją złapią za handel jakimiś tutaj kościami i muszelkami, to ja uciekam.
nie, zobaczcie, kto tam stoi, kogo tam już widać. No, człowiek sobie spaceruje po jakimś obcym mieście, a tutaj zobaczcie same znajome twarze. Jaki ten świat jest mały, Agata? Mówię ci, jak ty się znalazłaś tutaj w Porto? Lecimy sobie dalej na spacer już w większym składzie teraz. Słuchajcie, znaleźliśmy studzienkę z Porto i to jeden z was nam przypomniał, bo ja już bym zapomniała szukać. A tu tak sobie idziemy i proszę bardzo. Ada zawsze robi sobie zdjęcia stóp z takimi studzienkami zimnymi. W różnych miastach. I wracamy autobusem w pierwszym rzędzie. Coś z widokiem. Jest. Na Porto. Wróciliśmy do domku, zaraz. Jeszcze ostatnia ciekawostka na dziś w Portugalii, to jest podobno popularne, na przykład teraz w mieszkaniu, w którym jesteśmy, tutaj jesteśmy u Agaty, tak w ogóle, tutaj nie ma ogrzewania i momentami jest cieplej na zewnątrz, jak my się rano budzimy i wychodzimy, pójdziemy na zewnątrz się ogrzać, bo jednak jak jest jakieś 15 stopni na zewnątrz, no to w takiej kamienicy. Ale mamy farelkę, zobaczcie, zimno. Tutaj jest farelka. Tak. Także ona grzeje super jak suszarka, co my się ogrzewamy zawsze suszarką. I jeszcze dzisiaj mamy winko verde kupione. Zielone wino, tak. Dajcie. I będziemy sobie je popijać i już my się żegnamy, żeby wam, wiecie, potem nie robić tak bla bla bla. Na zielono i dziękujemy wam jak zawsze za oglądanie tego vloga. Zapraszamy do subskrybowania i do kliknięcia. Agata? Czego? Teraz mi się... Dzwoneczka! Chciałam powiedzieć jakiegoś lajka, ale nie lajka. Lajka też podpiszę. No, do jutra. Żeby powiadomienia dostała. Co to jest dzwoneczek? Wy wiecie chyba, co to jest dzwoneczek. Ja zawału dostanę tutaj. Do jutra. Rzeczywiście, zawsze mówicie, jakie kliknięcie dzwoneczek. Tak, bo to jest obok subskrypcji jest taki dzwoneczek i on wtedy powiadomienia robi. Teraz już wiem. Kliknęła dzwoneczek? Wiele razy, ona... tylko nie wiedziałam, że to jest dzwoneczek. Wiele razy, jak się wciśnie dwa razy, to się odklikuje. To dlatego. Dobra, do jutra. Pa.